Dobra, proszę Państwa, więc jeszcze raz witam Państwa serdecznie. Proszę Państwa, przygotowując ten referat pod tytułem Powiemy Wam jak było, czyli o historii w kinie PRL, sięgnęłam wpierw do leksykonów kina i sobie wypisałam 327 filmów historycznych. Sądzę, że przynajmniej kilkanaście mi gdzieś tam umknęło, ale jak Państwo widzicie, mniej więcej 1/3 produkcji PRL-u to była produkcja dotycząca historii bliższej lub dalszej, a więc przywiązywano do historii w kinie sporą wagę. Proszę Państwa, ja sobie wyobraziłam, że jestem widzem, który chodzi do kina od początku, czyli od momentu, kiedy się skończyła wojna i od momentu, kiedy pierwszy film polski wszedł na ekrany do 1989 roku i jaką wizję historii mógł taki widz uzyskać, patrząc, oglądając filmy. Więc proszę Państwa, ta wizja historii jest bardzo spójna. To jest taka pierwsza rzecz, która się od razu rzuca w oczy, że właściwie konstruowano wizję przeszłości w sposób bardzo konsekwentny. Owszem, zachodziły pewne różnice, na przykład w poziomie krytyki różnych zjawisk przeszłości. Pojawiały się też nowe tematy, no i w różnych okresach poszczególna tematyka była bardziej lub mniej eksponowana, ale generalnie rzecz biorąc widać tutaj no, pewną konsekwencję w konstruowaniu przeszłości. No, jest to oczywiste, jeżeli się coś wie o PRL-u, a myślę Państwo wiecie o PRL-u dużo, władza ludowa miała taką koncepcję, że właściwie cała kultura powinna wejść na służbę, służyć ideologii. I w związku z tym cała twórczość, wszystko co w PRL-u robiono, to musiało w mniejszym lub większym stopniu spełniać wytyczne partyjne. Oczywiście, mówię, to były różne okresy, inaczej było w okresie stalinizmu, inaczej było w okresie odwilży, inaczej było za Gomułki i tak dalej, ale właściwie cała twórczość miała realizować, cała kultura, cała dziedzina kultury miała realizować wytyczne odgórne. Czyli miano przedstawiać rzeczywistość nie taką, jaką ona była, autentycznie, jaką ona była, tylko taką, jak wyobrażano sobie, że ona być powinna. Proszę Państwa, efektem takiego podejścia było też stworzenie pewnej określonej wizji historii. I właściwie ta historia, tutaj wyciągana z kina, służyła, jak się wydaje, umotywowaniu istnienia PRL-u. Właściwie wydaje się, oglądając filmy PRL-owskie, że cała tysiącletnia historia kina, że cała tysiącletnia historia Polski zmierzała do powstania Polski Ludowej i że ta Polska Ludowa to był taki ten szczytowy moment w rozwoju Polski w ogóle. Była więc to taka pewna nowa egzegeza dziejów. Trochę w gruncie rzeczy tak jak w religii, proszę Państwa. Tak jak w religii są wierzenia dotyczące przeszłości, czyli tak zwane mity, które mówią między innymi o powstaniu świata, czyli to jest kosmologia. No więc tutaj te 1000 lat historii Polski, ukoronowaniem tego jest PRL i jak do tego doszło. Historia miała w jakiś sposób legitymizować powstanie, istnienie PRL-u. Ale jak Państwo wiecie, oprócz mitów istnieją tak zwane dogmaty pierwotnej religii. One są bardzo istotne. Są to takie dogmaty jak nuklearne, czyli te, które są niepodważalne. Jeżeli się je podważy, to właściwie jest koniec religii, nie ma już danego wierzenia. Dogmaty pomocnicze, które mają charakter często indywidualny i które mogą prowadzić do rozłamów reform i peryferyjne, które są niepewne, płynne, właściwie takie mniej istotne, lokalne. I wydaje się, że w konstruowaniu historii w ogóle, ale także historii w kinie PRL jest to bardzo widoczne. Są takie pewne stałe, które przez całe kino PRL-u idą. No i takie te pewne właśnie zmienne, indywidualne, które zależą od okresu, które zależą od indywidualnego twórcy. Twórcy byli różni, mieli różne zapatrywania, też jeden sobie reżyser pozwolić na więcej, drugi na mniej. I tutaj są takie pewne niuanse, ale generalnie rzecz biorąc pewna wizja jest bardzo spójna. A więc proszę Państwa tak, Armia Krajowa
zawsze była przedstawiana negatywnie. To znaczy, owszem, z czasem pojawiło się takie pozytywne pokazywanie pewnych żołnierzy AK, poszczególnych jednostek i tak dalej, ale generalnie jako formacja, jako całość i przede wszystkim przywódcy AK generalnie jest przedstawiana albo negatywnie, albo tak jako coś podejrzanego, co w sumie Polsce nie służyło, było skazane na zagładę. Tak samo II Rzeczpospolita i wrzesień 1939 roku albo są przedstawiane negatywnie, albo z taką pewną dawką krytycyzmu. Owszem, mogą być pozytywne jednostki w tej drugiej RP, mogą być dzielni żołnierze we wrześniu 1939 roku, ale widać, że oba, że i druga RP, i wrzesień 1939 roku, że to wszystko było z góry skazane na klęskę i przegraną w konsekwencji takiego, a nie innego systemu. Tak samo oceniany negatywnie był Zachód, a szczególnie Stany Zjednoczone i Niemcy. W ogóle taka myśl przewodnia, że właściwie Niemcy są naszym odwiecznym wrogiem. I wszystko, co szło z Niemiec, to jest złe. Natomiast dobro zawsze szło ze Wschodu. I to jest bardzo widoczne. Jakikolwiek by ten wschód nie był i co tam akurat na tym wschodzie było, ale to ze wschodu zawsze szli przyjaciele, miłość braterska i tak dalej. Proszę Państwa, okres powojenny jest przedstawiany jako okres heroiczny, jeżeli chodzi o tworzenie władzy ludowej. To jest taki okres, gdzie władza ludowa, nowa władza ludowa powstaje, no i ten okres bardzo heroizowany, ale jeżeli chodzi no właśnie o nową władzę ludową, bo nie jeżeli chodzi o armię krajową. Przy czym pokazane jest to zawsze tak, że wykluwa się to nowe, wykluwa się w ogniu walki i sporów. Armia Ludowa i Ludowe Wojsko Polskie są dobre. ZSRR zawsze dobry. A jeżeli się rozlicza, proszę Państwa, to w zasadzie się rozlicza, jeżeli są jakieś rozliczenia historii współczesnej, najnowszej, to zawsze się rozlicza miniony okres. No i teraz trochę przykładów i trochę konkretów. Proszę Państwa, Zakazane piosenki to jest taki no, film, właściwie pierwszy polski film, on potem zszedł z ekranów i nie będę tam tej historii opowiadać, potem wszedł jako drugi, przez bardzo wiele lat uważano, że tym pierwszym filmem są Jasne Łany. Zakazane piosenki to jest taki film wyjątkowy, bo on pokazuje no jednak historię II wojny światowej, Warszawę, Armię Krajową w sposób pozytywny. Ale mówię, to jest taki tutaj wyłom i się bardzo szybko zreflektowano. Ten film przerobiono no i już więcej do takich błędów nie dopuszczono. Proszę Państwa, w okresie socrealizmu, który zadekretowano w 1949 roku, ale właściwie już wcześniej robiono filmy w tym stylu, właściwie nie pokazuje się żołnierzy Armii Krajowej, to znaczy jako formacji walczącej z Niemcami. Właściwie z Niemcami walczy głównie lewica. Jest Armia Ludowa, są jakieś lewicowe organizacje i właściwie można z tego odnieść takie wrażenie, że Armii Krajowej nie było, że tylko jednostki o charakterze lewicowym, szeroko rozumianym, walczyły z okupantem niemieckim. Pokazuje się bardzo chętnie okres powojenny z bandami, dywersją i tak dalej. Dywersant się staje takim w ogóle bohaterem, jednym z najważniejszych bohaterów tego kina okresu socrealistycznego. Pokazuje się walkę, no właśnie tworzenie, wykuwanie się i nowej władzy, i nowego społeczeństwa. Pokazuje się, jak społeczeństwo chętnie wita władzę ludową, a jeżeli nie wita jej chętnie, to daje się przekonać w taku filmu. Proszę Państwa, druga RP, jeżeli się pojawia w tym kinie, to zawsze jest przedstawiana negatywnie. Takie filmy jak na przykład Celuloza, Dyzma, Domek z kart, tam widzimy bardzo negatywny okres II Rzeczpospolitej. Jeżeli cokolwiek w tej II Rzeczpospolitej było pozytywnego, to oczywiście lewica czy partia komunistyczna. Tak samo historia, czasy wcześniejsze. Mamy taki film jak Młodość Chopina, warszawska premiera, Pod hale w ogniu. Z tych filmów też wynika, że
w Polsce już wcześniej były pewne ruchy o takich ciągotach, o szerzące myśl lewicową. Na przykład lewakiem był Chopin. Tak, taka jest interpretacja. To jest bardzo zaskakujące, jak się te filmy ogląda, ale to jest jednoznacznie. Chopin przeszedł pozytywną weryfikację, jest pokazany w filmie, no ale jest to artysta, twórca lewicujący. A więc, proszę Państwa, i ten okres socrealizmu jest tutaj najbardziej konsekwentny, najbardziej widoczny i też najbardziej nieznośny, bo co tu dużo mówić. Te filmy są tak silnie zindoktrynowane, że one właściwie są nie do oglądania. To znaczy, jeżeli człowiek chce takiej autentycznej rozrywki, no to się nie rozerwie, no chyba, że się lubi taki styl. I co ciekawe, proszę Państwa, większość tych filmów, jak pokazują wszelkie dane z frekwencji, były przez publiczność ówczesną odrzucane. W zasadzie poza nielicznymi filmami, tu były one na minusie, a tam wiadomo, publiczność organizowana, zamykanie kina, żeby publiczność nie uciekała i tak dalej. Właściwie jedynie takie kino z pogranicza kina rozrywkowego, parę komedii, które wówczas powstało, Czarci Żleb, czyli takie te filmy z elementem komedii albo sensacyjne, to one przyciągały widzów. Potem nastąpiła odwilż w kulturze i proszę Państwa, wraz z odwilżą nastąpiła pewna zmiana, ale też nie do końca, bo utrzymano ten główny nurt. Pojawiła się Polska Szkoła Filmowa, która jest, proszę Państwa, do dzisiaj przedmiotem wielu kontrowersji i właściwie trudno tę Polską Szkołę Filmową jednoznacznie zinterpretować, bo pojawiają się żołnierze Armii Krajowej, pojawia się Powstanie Warszawskie, bohaterowie są nawet sympatyczni, ale nie ulega kwestii, że wszyscy oni są skazani na klęskę. Oni muszą zginąć na przysłowiowym śmietniku dziejów. I teraz oczywiście w tym sensie te filmy znów idą dokładnie tą jedną i tą samą linią, chociaż z drugiej strony, jak się je zestawi z tym, co było w socrealizmie, to oczywiście jest to duża różnica, nie? Bo już sam fakt, że bohater, nawet jeżeli jest skazany na klęskę, sam fakt, że on jest sympatyczny, jest dużą różnicą, ale AK jako formacja nadal jest przegrana. Tak samo, proszę Państwa, przedstawia się drugą RPE. To są ludzie też, którzy nie potrafili sobie poradzić, nie potrafili zorganizować Polski, nie potrafili podejmować, zawiązywać stosownych sojuszy. Proszę Państwa, pojawia się też seria filmów w tym okresie, które są w zasadzie odideologizowane. Przynajmniej do pewnego stopnia, na przykład Żołnierz Królowej Madagaskaru. Zaczyna się mówić o przyszłości w takiej lekkiej tonacji, jak gdyby abstrahując od kwestii politycznych. No ale jednocześnie powstają na przykład Szkice węglem, które zmieniają w ogóle treść opowiadania, żeby bardziej się wpisać w oczekiwania władzy. Proszę Państwa, lata 60. to jest bardzo wielki okres gloryfikacji Armii Ludowej i Ludowego Wojska Polskiego. To jest fakt znany powszechnie, to jest związane z pewną inicjatywą idącą ze strony Moczara. To Państwo wiecie, takie filmy jak chociażby Barwy Walki, gdzie się gloryfikuje pewne formacje, przede wszystkim Armię Ludową, ale także Ludowe Wojsko Polskie. Proszę Państwa, jest to też okres bardzo dużej antyniemieckości w kinie. Podkreśla się chociażby od samego początku, lat 60. i film jak Krzyżacy, jak cała seria filmów śląskich, które dziś są zapomniane, na przykład Rodzina Milcarków, Czarne Skrzydła, pod koniec wchodzi Kuc, pod koniec lat 60. znaczy pojawia się Kuc. To są filmy, które podkreślają polskość śląska. I tu bardzo wyraźnie widać, jak linia polityczna Gomułki i jego pewne zabiegi o uznanie granic na zachodzie i tak dalej się w filmie odbijają, jak tutaj film realizuje pewną politykę. Proszę Państwa, nadal na minusie są druga RP i Armia Krajowa, chociaż znów pojawia się bohater pozytywny. Są takie filmy jak na przykład Westerplatte, Hubal, które w sumie pozytywnie pokazują pewne jednostki. Druga RP nadal jest też pokazywana jako kraj biedy i terroru.
Tutaj takim chyba najlepszym filmem, znaczy najlepszym przykładem będzie film Rzeczywistość, który pokazuje, że druga RP to był kraj, no właściwie totalitarny. Nadal, proszę Państwa, mitologia początków PRL. Film na pewno Państwu bardzo dobrze znany, Sami Swoi. To jest w sumie film, który też się wpisuje w pewną politykę. On pokazuje zasiedlanie ziem odzyskanych, ale pokazuje w sposób heroiczny. Nie, zupełnie się odcina, skąd ci ludzie się wzięli, czy oni chcieli tu przyjechać, czy nie chcieli. Tego jak gdyby nie ma. Oni tu jadą i spotyka to i tu ich lepsze. Tam, jak mieszkali na tym wschodzie, to się kłócili ze sobą. Tutaj przyjeżdżają i się wreszcie ze sobą godzą. Ten film, skądinąd dobry, bo to jest sprawnie zrobione kino, odegrał bardzo dużą rolę, bym powiedziała, w oswajaniu ziem zachodnich nich i w takiej no, też pewnym mitologizowaniu tamtych czasów. No, Wilcze Echa, proszę Państwa, Prawo i Pięść to też takie filmy pokazujące, jak ten początek wyglądał. Pojawiają się natomiast, proszę Państwa, filmy z pewną sympatią do Zachodu, przede wszystkim do Francji, na przykład Marysia i Napoleon. Pojawiają się filmy nadal gloryfikujące Wschód, Lenin w Polsce. Pojawiają się filmy kostiumowe, takie jak, i to jest rzecz ciekawa, kostiumowe. Pan Wołodyjowski w sumie jest filmem kostiumowym, ale widać wyraźnie, że jest znów takie pewne przyzwolenie na pokazywanie dawnych dziejów, na pokazywanie wspaniałości do polskiego oręża i powiedziałabym, że to też jest taka nowość w stosunku do czasów przeszłych. Jak robiono w latach, w okresie socrealizmu Pod Hale w ogniu, to był film zideologizowany do cna. Tam był Kostka na pierski. Natomiast te tutaj filmy, takie jak pan Wołodyjowski, one pokazują no, wspaniałość oręża, bohaterów polskich i tutaj nie ma już nacisku, żeby to, no, żeby był element jakiegoś ludu, który się wyzwala i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest też pewna nowość. Lata 70., proszę Państwa, to nadal okres wielkich widowisk historycznych i ekranizacji wielkiej literatury, ale cała seria takich filmów, jak na przykład Bolesław Śmiały, Gniazdo, Kazimierz Wielki. Z Kazimierzem Wielkim jest zresztą związana ciekawa historia, bo Kazimierz Wielki to był film, Państwo wiecie, Gierek sobie wyobrażał, że jest kimś na kształt Kazimierza Wielkiego. I w związku z tym, kiedy ten film realizowano, to wytwórnia filmowa, to zgodzono się, żeby kinematografia zakupiła nowy sprzęt do realizowania filmów barwnych, nowe taśmy i poszły bardzo duże inwestycje. Oni się tam bardzo wzbogacili na tym filmie, znaczy polska kinematografia mogła się obkupić sprzętem, ponieważ uznano, że taki film o Kazimierzu Wielkim powinien być ładnie zrobiony, no żeby się ludziom odpowiednio kojarzyło. I nadal, proszę Państwa, nadal ta idea, że Niemcy są złe, to co idzie z Zachodu to jest złe, to co ze Wschodu to jest dobre i te właściwie wszystkie filmy historyczne, które wymieniłam, te idee realizują. Proszę Państwa, pojawia się, i to jest rzecz ciekawa, w latach 70. w polskim kinie fala nostalgii. Ta fala nostalgii, czyli tak zwana moda retro, przyszła do polskiego kina i w ogóle do Polski z Zachodu. Ją wpuszczono. To jest taki okres, kiedy na Zachodzie jest modne przede wszystkim dwudziestolecie międzywojenne, zwłaszcza lata 20. Te lata 20. powstają różne filmy, takie jak chociażby Wielki Gatsby, Stare Przeboje, znów się gra takie tam sprzed kilkudziesięciu lat w radio. No właśnie, to się nazywa fala nostalgii, czy też moda retro. I Gierek, proszę Państwa, tę modę wpuszcza do Polski. I to jest też rzecz szalenie ciekawa, bo widać to w kinie, że nagle odblokowywują się takie tematy, które wcześniej były absolutnie zakazane. Na przykład realizuje się trendowatą mniszkównię. To można ten film krytykować albo nie, ale on jest bardzo charakterystyczny. Przedtem nie było mowy, żeby mniszkównę wydawać. Mniszkówna była nawet przez pewien czas na indeksie, była na początku lat 50. szła na przemian.
A teraz wydaje się Mniszkówny, realizuje się taki film. To jest bardzo, proszę Państwa, znamienne. I takich filmów się trochę robi, też innych. I on, ta fala nostalgii jeszcze potem jest w lata 80. Są takie filmy jak lata 20, lata 30, Halo Spitzbrudka, Wabank, kiedy ta przeszłość, szczególnie właśnie lata 20, są przedstawiane już jako takie niegroźne. Z taką pewną nutką sympatii. To były, ale też zobaczcie Państwo, ilu już lat minęło. Już właściwie nie było ludzi z tamtej epoki. Jeżeli ludzie byli z tamtej epoki, którzy jeszcze pamiętali, to oni już właściwie byli, że tak powiem, pozaprodukcyjni, nie byli groźni i właściwie nie stanowili żadnego zagrożenia dla PRL-u. Więc być może też tutaj i taka kwestia, że już można wspominać, już można pokazywać te czasy, one są już tak odległe, że one mogą być przedstawione takie urocze, właściwie trochę odrealnione, właściwie nie wiadomo do końca, kiedy się to dzieje. Proszę Państwa, mówiłam o kinie rozliczeniowym. To kino pojawia się już w latach 60., bo pojawia się Skolimowski, ta seria jego filmów, które są właściwie pokazywane tylko w DKF-a, a które są takim rozliczeniem z okresem lat 50. Skolimowski, zresztą właściwie nie ma tu specjalnie przyszłości, wyjeżdża na Zachód. Pojawiają się też filmy rozliczeniowe w latach 70. Zaraz powiem o Człowieku z marmuru, ale przedtem chciałam powiedzieć o takim serialu Dyrektorzy, który w swoim czasie, nie wiem czy Państwo taki serial kojarzycie, on był w latach 70. szalenie modny. To była taka seria telewizyjna pokazująca jedną fabrykę i kolejnych dyrektorów, którzy w tej fabryce rządzą. I ten film uchodził taki bardzo śmiały wtedy, bo pokazywał klęski kolejnych dyrektorów. I takie czy inne klęski. I dopiero ostatniemu dyrektorowi się udaje, ostatni dyrektor odnosi pełen sukces osobisty, zawodowy na wszystkich frontach. Ale ten film też trzeba patrzeć, na niego trzeba patrzeć jako na całość. Tak naprawdę ci dyrektorzy poprzedni, którzy ponoszą klęskę, to są ci z poprzedniej epoki, z lat 50., 60. Ostatni to jest dyrektor Gierkowski. Więc tu też mamy taką krytykę poprzedniego okresu. No i film Człowiek z marmuru. To jest film ciekawy, który wstrząsnął i polską kinematografią, właściwie politycznie wstrząsnął. Przecież minister kultury z tego powodu odszedł, wpuścił ten film na ekrany, potem odszedł ze stanowiska. To jest film, proszę Państwa, niezmiernie istotny, ponieważ on się rozlicza co prawda z latami 50., z przeszłością, ale jednocześnie, proszę Państwa, uderza w to, co zawsze było taką podstawą i jądrem. Chodzi o klasę robotniczą. Wcześniej, jeżeli były rozliczenia, no to właśnie rozliczano się z dyrektorem, z dyrektorami, z zakładami pracy, znaczy no właśnie z osobami pełniącymi funkcje kierownicze, nawet Skolimowski robił filmy, które się działy w środowisku studenckim. A tutaj kwestionuje się to, co takim było taką podstawą, jedną z najważniejszych rzeczy, robotnik. Robotnik, który się okazuje być wykorzystywany, był tylko właśnie narzędziem. Więc ten film jest wyjątkowy i myślę, że powstająca książka pana doktora Witka na temat Wajdy, już napisałeś, tak, bardzo tutaj też wiele wniesie. Proszę Państwa, nadal powstają filmy śląskie, które podkreślają polskość śląska, ale co ciekawe, pojawiają się też filmy znów przedstawiające pozytywnie Armię Krajową, na przykład Akcja pod Arsenałem. Ale to nadal jest pokazywanie poszczególnych ludzi, nie całości, nie organizacji pozytywnie. No potem jest okres Solidarności, on jest wyjątkowy absolutnie, bo to jest i Człowiek z żelaza, i to są Dziecinne pytania w tym okresie i Dreszcze. Czyli znów można sobie pozwolić na pewne rozliczenia. To jest też Miś, nie? Barei, właściwie uderzający w czasy współczesne, ale to jest znów jeden z tych niezwykłych okresów pewnej wolności. Natomiast wraz ze stanem wojennym ten okres pewnej względnej wolności się kończy i kolejne filmy, takie na przykład Matka Królów, już trafia na półkę i sobie na tej półce bodaj 5 lat leży. Natomiast, proszę Państwa,
pewne filmy, które wtedy wchodzą, niektóre z opóźnieniem, tak jak właśnie Matka Królów, krytykują, pozwalają sobie na krytykę lat 50. No właśnie, Matka Królów, był jazz, Dreszcze, Klucznik, Konopielka. To jest takie rozliczenie na różnych poziomach z latami 50., tudzież z okresem powojennym. Ale proszę Państwa, zupełne kuriozum, mamy rozliczenie z okresem Solidarności. To jest film pod tytułem Godność, który może Państwo widzieliście, może nie, ale to jest film, który pokazuje, krytykuje Solidarność i jest rozliczeniem się z okresem Solidarności w taki właśnie bardzo krytyczny sposób, że Solidarność doprowadzała Polskę do ruiny i niszczyła uczciwych robotników, którzy mają poglądy takie wierne, lojalistyczne wobec władzy. Proszę Państwa, nadal fala nostalgii, wabank, miłości wszystko wybaczy, CK Dezerterzy, Znachor, CK Dezerterzy to też jest taka na fali nostalgii film powstały. Nowość natomiast, obraz Kresów Wschodnich, na przykład Dolina Issy. Lata 80. to jest w ogóle przyzwolenie na mówienie o Kresach Wschodnich. Przedtem to były takie tematy bardzo trefne, teraz no właśnie można mówić i to się pojawia. Pojawia się też, proszę Państwa, znów pozytywnie Armia Krajowa w komedii Misja Specjalna, ale już i Wojsko Polskie na Zachodzie, i w ogóle rząd na Zachodzie, i Armia Krajowa jako całość są przedstawiane negatywnie. Chociażby katastrofa w Gibraltarze też o Sikorskim, która tak, a nie inaczej pokazuje to, co się działo na Zachodzie. Sam pośród swoich z kolei też pokazuje, no jest żołnierz Armii Krajowej, który chce, już nie chce być żołnierzem Armii Krajowej, chce się wciągnąć w nową rzeczywistość, ale okazuje się, że jest to niemożliwe ze względu na jego wcześniejsze powiązania. Także proszę Państwa, właściwie, jak mówię, przez całe te lata, ja bym tu mogła więcej tych filmów wymieniać, bo mówię, ich sobie przeszło 300, wypisałam, ale nie będę oczywiście ich wszystkich wymieniać. Natomiast przez całe, jak mówię, przez cały PRL ta wizja jest bardzo spójna. Naprawdę różnice są właściwie niewielkie, ale jednocześnie widać, nawet na podstawie tych niewielkich różnic, że poluzowywało się trochę. Z tym, że oczywiście no, władza sobie nie mogła pewnych tematów odpuścić, bo gdyby sobie w momencie, kiedy je sobie odpuściła, to była katastrofa i trzęsienie ziemi. Ta spójność była konieczna, bo inaczej władza ludowa no, straciłaby sama we własne oczy legitymację, ale także pozwoliłaby na zakwestionowanie swojej władzy. Także do 1989 roku bardzo konsekwentną tutaj wizję historii w kinie realizowano. Przy czym ta historia prezentowana w kinie, ona nie była całkowicie tworem sztucznym, bo oczywiście to nie było, wiele rzeczy było, się zdarzało. To nie jest konstrukt całkowicie wymyślony, natomiast te pewne przesunięcia, te pewne akcenty, no właśnie tam dobro ze wschodu, zło z zachodu i tak dalej, one właśnie zupełnie inaczej wszystko ustawiają. I właściwie powodują, że z jednej strony całe obszary historii Polski były zepchnięte gdzieś na pobocze, w ogóle nie funkcjonowały, nie było ich, wycięto je, a inne były tak zreinterpretowane, że do dzisiaj właściwie trudno się z takich pewnego myślenia narzuconego wtedy wyzwolić. I jak mówię, konsekwencja tu była bardzo duża. Chyba nawet przed czasem skończyłam, prawda? No, nie wiem. No, jak ładnie. Dziękuję bardzo.